Witam Państwa jeszcze raz na kanale Jan Marczyński Wejcherowo. Jesteśmy właśnie w gospodarstwie w Górze Pomorskiej, niedaleko Wejherowa, w Województwie Pomorskim. I właśnie chciałem pokazać tym wszystkim specom od tego, żeby, żeby przyczynić się do głodu, że nie, że. Polscy producenci rolni uczynią wszystko, żeby w Polsce głodu nie było, żeby było normalnie. I właśnie to Państwu pokazuję. Jeszcze raz może. Jakby ktoś nie wiedział, sypie Owies jest, proszę bardzo. Może przejdziemy do kolejnej. Jak to powiedzieć, zag zabudowy, zagrody, kolejnego pomieszczenia, bo jest też groch. Proszę bardzo, zobaczcie uniokraci, jak w Polsce potrafią gospodarować bez waszych bzdurnych, różnych przepisów. Polacy od wieków sobie dawali radę i uwierzcie mi, że sobie dadzą radę. A tutaj, w razie gdyby chcieli yy, zrobić taką sztuczkę, że będzie brakować, to proszę bardzo, spójrzcie tutaj, yy, spójrzcie tutaj, o co ja tutaj mam. Proszę, pszenicę mam, jak ktoś nie wierzy. Także i z pszenicą sobie też potrafimy poradzić. Proszę zobaczyć, pszenica, jeszcze raz groch. No, jest, jest, można, trzeba. Proszę bardzo. Yy, tutaj są też i baloty takie, proszę. O, czyli pożywienie dla, są dla bydła. Zeszłoroczne, są jeszcze, zeszłoroczne. jeszcze zeszłoroczne, jak tutaj. A świeże są na dworze, to jeszcze wyjdziemy, pokażemy. Może zobaczymy. Ale są, są, są. Czyli pożywienie też jest, bo jest tutaj też. Bydło to pożywienie, też musi być, czyli wszystko musi być. O jeszcze powiem państwu, pokażę jeszcze, jak tutaj dam radę wejść, może tutaj na ten owies, może dam radę wejść. Troszkę się trzeba natrudzić, żeby pokazać, jak właśnie yy, mądra gospodarka. To jest właśnie taka gospodarka. Która czyni zapasy, bo trzeba wiadomo, coś to czymś, to bydło trzeba wykarmić. I nie trzeba prosić się różnych uniokratów, którzy mają różne chore, porąbane pomysły. Polacy sami potrafią sobie z tym wszystkim poradzić. Ja tutaj no, muszę też uważać, bo. Jak wiadomo, w takim przedsiębiorstwie, gospodarstwie czyha wiele niebezpieczeństw. Dlatego no, trzeba to mieć na uwadze. Czy jesteśmy, jakby nie patrzeć, w prawdziwym takim gospodarstwie rolnym w stodole, która jest zaopatrzona? Jest to Gospodarz przewidywalny nie musi i nie będzie prosić się, choćby tych urzędników. Polacy nie muszą, tylko dać im swobodę działania i naprawdę nie muszą Polacy nikogo o nic prosić. A tutaj, o proszę, witamy, witamy. Cześć, jak się sprawujesz? Eee, czy. Jedzenie, czy jedzenie odpowiada, czy warunki, tak? Nawet Unia y, nie przyczyniła się do tego, żeby Ciebie jeszcze zagłodzić, prawda? Bo Polaków chcą zagłodzić, ale Ty masz więcej rozumu od wielu istot, właśnie żywych, niby rozumnych, zwanych ludźmi. Ty masz więcej rozumu i y, na takie głupoty się po prostu nie zgodzisz, prawda? Także my ludzie musimy z tej waszej mądrości czerpać, czerpać, faktycznie musimy czerpać te wzorce i tego sobie państwu wszystkim życzmy. No to jeszcze raz spójrzmy, jeżeli będą opowiadać, że Polacy mają głodować, że ceny mają wzrosnąć jakieś tam kilkaset procent, to domagajmy się normalnej, wolnej gospodarki. Tak jak to było przez wieki i dlatego polski naród przetrwał. Przetrwał, wytrwał cztery rozbiory Polski cztery, nie trzy, cztery rozbiory. Wiem co mówię. Uwierzcie mi, że wiem co mówię. Cztery rozbiory polskie, różne właśnie. Yy, cztery rozbiory Polski. Tak dokładnie się mówi. Yy, okupację sowiecką, faszystowską. No, i teraz tą okupację, uwierzcie mi Państwo, przy bądrej gospodarce też wytrwamy, przetrwamy. Dlatego apeluję do wszystkich, aby właśnie yy, chcieli, żeby chcieli właśnie yy, z takimi gospodarstwami rolnymi nawiązać kontakt, bo pokażę, tutaj jeszcze są też kury na tym. Kury też są, proszę bardzo. I też przyjechałem po pszenicę. I też jajka, proszę. Jajka ekologiczne, dopiero co zebrane, świeżuteńkie. I uwierzcie mi, państwo, że żółtka to są żółtka, prawda? I trzeba nawiązywać współpracę, kontakty miasto wieś i pokazać środkowy palec tym wszystkim, którzy chcą tą współpracę, tą zaburzyć, zniszczyć, bo oni mają wiadomo jaki cel, ale my się nie poddamy. My wskazujemy kierunki, my patrzymy na dobre rozwiązania, które są stosowane na polskiej ziemi od wieków. I tak będzie. I nigdy się nie poddamy, i zawsze ta współpraca była, jest i będzie. I tym oto, właśnie optymistycznym sygnałem, tymi wskazówkami, chciałbym się z Państwem pożegnać. Myślę, że będziemy tutaj jeszcze niejednokrotnie pokazywać i zachęcać właśnie do tej mądrej współpracy. Dziękuję za uwagę. Kanał YouTube z Góry Pomorskiej w województwie pomorskim, blisko Wejherowa, Jan Marczyński. Dziękuję. Do usłyszenia, do uzdrzeni. Trzymajcie się.